Szanowny Panie Ministrze, różnimy się w ocenie faktu, który dzisiaj ogniskuje tę debatę. Państwo jesteście skłonni traktować to jako incydent, błąd, wyjątek od reguły. Ja zaś twierdzę, że jest to realizacja normy, konsekwentne aplikowanie ludobójczej, rasistowskiej ideologii. Dla pobożnych ideologii Talmudu, dzikiej, rasistowskiej, nieludzkiej, dzielącej ludzkość na ludzi i podludzi, a dla świeckich i może nie tak pobożnych ideologia Holokaustu, która ma te same wektory i oddziela sprawiedliwych od niesprawiedliwych. Barbara Engelking-Boni, którą powołał pański kolega minister Sienkiewicz do Rady Programowej Muzeum, a właściwie quasi-eksterytorialnego ośrodka propagandowego POLIN. Barbara Engelking powiedziała kiedyś publicznie, śmierć Żyda to mistyka, podczas kiedy śmierć Polaka to proza. Odnosiła się do faktów z przeszłości, z czasów II wojny światowej. Czy pan minister uważa, że to jest właściwa diagnoza i że to jest ten kierunek, w którym iść powinno państwo polskie w swojej polityce historycznej i w polityce międzynarodowej? Dziękuję, panie pośle. Panie pośle Braun, w swoim wystąpieniu sugerował pan, jakobym ja używał nieodpowiedniego języka. Jeśli pan tak to odbiera, to ja przepraszam. Natomiast mówiłem całkiem jasno, że było to zabójstwo i tak to kwalifikuje polska prokuratura. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, a nie w sprawie morderstwa. Prokuratora prowadzi sprawę w sprawie zabójstwa polskiego obywatela. Jest to Trybunał w Strasburgu może prowadzić w sprawie. Dobrze, to, ale to o tym decyduje nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tylko niezależna prokuratura. I, no niezależna od panów i od nas, bo taka różnica teraz jest, że mamy niezależną prokuraturę, a nie prokuraturę sterowano przez. Bardzo proszę. Co do wycieczek personalnych, panie pośle Braun, nie będę się do nich odnosił, bo są obraźliwe. Natomiast zapewniam pana, że jestem posłem Rzeczpospolitej Polskiej i nigdzie się stąd nie wybieram. Będzie musiał mnie pan znosić, jeśli pan tu będzie siedział, będzie pan mnie musiał znosić jeszcze prawdopodobnie do końca kadencji. Pan poseł Tumanowicz mówił o wydaleniu. Ja to mówię, wydalenie nie stosuje się zawsze wydalenie, jak jeżeli, bo to nie jest na tej zasadzie, że vox populi, vox dei, tylko jest jednak używanie pewnego rozumu dyplomatycznego i w tym przypadku uważamy, że to jest niewłaściwie. Co do pytania pana posła Brauna, to było zabójstwo, takie chwilowo kwalifikowane przez naszą prokuraturę, dokonane przez kilku oficerów izraelskich sił obronnych. Co do tego nie ma wątpliwości, ponieważ izraelskie siły obronne same zidentyfikowały tych oficerów i powiedziały, że naruszyły one znacząco wewnętrzne przepisy. W związku z tym ręka, tam jest wiele rąk, bo to jest na wielu poziomach i mamy, jeżeli Izrael uznał za osobę również współodpowiedzialną dowódcę frontu południowego, to sięgamy już do wyższych rangą generałów. Więc i śledztwo powinno dotyczyć wszystkich tych zidentyfikowanych przez stronę izraelską w tej chwili osób. Tak, zgadzam się z tym, ale nie dotyczy to państwa Izrael, nie dotyczy to narodu żydowskiego, tylko dotyczy to tych kilku oficerów, bo nie ma odpowiedzialności zbiorowej, tylko jest odpowiedzialność indywidualna.
I ta hierarchia powinna być, i to są, tu mówimy o odpowiedzialności karnej. Oczywiście istnieje coś takiego jak odpowiedzialność polityczna, ale to już jest zupełnie inna kwestia i w przeciwieństwie do niektórych państw Izrael wyciągał taką odpowiednią odpowiedzialność polityczną. Tak, panie pośle, 82 rok, zbrodnia w Sabra i Shatila, gdzie to nie wojsko izraelskie mordowało Libańczyków czy Palestyńczyków w Libanie, tylko muzułmanie, tylko maronici, czyli chrześcijanie libańscy mordowali Palestyńczyków. Wojsko izraelskie nie zrobiło nic, żeby temu zapobiec. To jest prawda. W związku z tym w odpowiedzialności politycznej ustąpił minister obrony Izraela i premier Izraela. Ja bym chciał mieć takie standardy w naszym kraju, żeby takie rzeczy ustępowali politycy, a to się rzadko zdarza. Czekamy na premier. No, premier nie ma nic do tego. Akurat się takich zdarzeń u nas dzięki Bogu nie ma. Od pan poseł Krystian, tak, odszkodowanie, mówimy o tym i przyglądamy się, jak można pomóc rodzinie. Pani poseł Piekarska, proszę zwrócić uwagę, że terroryści Hamasu zamordowali już jednego polskiego obywatela, pana Elada Kacira, którego zbezczeszczone zwłoki odkryto w grobie i przewieziono i pochowano godnie w Izraelu. A drugi polski obywatel, Aleks Dancyk, nie wiadomo, co się z nim dzieje, ponieważ Palestyńczycy stwierdzili, że został zabity, ale nie ma na to żadnych dowodów. Izrael nie akceptuje, że ktoś zginął, jeśli nie ma na to twardych dowodów na podstawie DNA. Co robiła Polska w tej materii? Robiliśmy, co mogliśmy i mogę powiedzieć, bo to nie jest wiadomość, która przeszła do sfery publicznej, że udało nam się skłonić Hamas, nie będę mówił jak, do tego, żeby przekazać środki lekarstwa dla pana Dancyga, które są mu potrzebne, bo on jest schorowanym starszym człowiekiem. Czy te środki do niego doszły? Tego nikt nie wie, bo ten sam problem mieli na przykład Francuzi, którzy dostarczyli lekarstwa dla zakładników pochodzących z Francji, ale też pewności, czy te środki pan Dancyk otrzymał, ja nie mam i nikt tego nie wie i jak to również nie wiadomo, czy żyje, ale oczywiście jesteśmy w pełni zainteresowani tym, żeby został jak najszybciej stamtąd zwolniony. Było kilka głosów na temat doprowadzenia do skazania winnych. Ja jeszcze do tego przyjdę. Pracujemy nad tym, bo jest to rzecz podstawowa. Jest zbrodnia, jest kara. To jest podstawa naszej cywilizacji, jak mówił pan poseł Skalik, naszej, a ja to troszkę rozszerzę, to nie jest talmudyczna cywilizacja, tylko my żyjemy w judeo-chrześcijańskiej cywilizacji, o czym bardzo jasno mówił święty Jan Paweł II. Mówił o judo i mówił o starszych braciach w wierze i mówił, no, święty Jan Paweł II o tym mówił, jak się panu posłowie z tym nie zgadzają, to proszę iść z tym do spowiedzi, bo to jednak grzeszyć przeciwko świętemu nie wypada. Nie wypada. Otóż... Ja nie jestem... Proszę, panie pośle Braun, ja wiem, że pan lubi wycieczki osobiste, ale to jest pana opinia. Bardzo proszę o uciszenie rozmów na sali i umożliwienie panu ministrowi odpowiedzi na pytania. Bardzo proszę. Panie pośle Braun, może pan wytykać panu ministrowi wszystko, co pan chce, ale poza salą sejmową, bo w tej chwili pan minister odpowiada na pytania zadane przez posłów. Pan poseł Braun z wnioskiem formalnym. Proszę panią o udzielenie mi głosu w trybie sprostowania. Moje nazwisko zostało wielokrotnie wymienione. Czy rozumiem, że w trybie sprostowania? Tak, dziękuję bardzo. Pani marszałek.
Im dłużej przemawiał pan minister, tym większe materii pomieszanie. Nie odpowiedział pan minister na moje pytanie o rasistkę Engelking Boni, którą powołaliście państwo do Rady Programowej Ośrodka Propagandowego POLIN. Proszę mi na piśmie odpowiedzieć na to pytanie. Skasował pan, jak rozumiem, cywilizację łacińską. W jej miejsce podstawia pan cywilizację, jak to pan mówi, judeochrześcijańską. Nie ma takiego zwierzęcia, panie ministrze, ale to, że pan wierzy w jego istnienie, wiele wyjaśnia z pańskiej teorii i praktyki. Cywilizacja judeochrześcijańska, proszę pana, to jest tak, jakby menu układali wspólnie ludożercy i wegetarianie. Dziękuję bardzo.